Tim, tirim, tim, tim, tim. A raczej ding dong, dzwonek do drzwi, bo ten dźwięk tutaj chyba najbardziej, chociaż też szelest właściwie folii musiałby Was dzisiaj przywitać. Cześć, tu Kaja Klimek. Oczywiście to są niby 3 minuty o, ale nazwijmy, że to jest taki jakieś w ogóle dodatkowe coś, bo właśnie przyszła do mnie rzecz, którą bardzo chcę rozpakować, ale stwierdziłam, że rozpakuję ją na wideo, bo co mi tam. Bardzo na to czekałam i generalnie jestem wzruszona. Jestem wzruszona tym, że ten komiks ponownie wraca, że ponownie możemy sobie go czytać i oczywiście wszyscy go doskonale znamy, bo kto nie zna Sandmana, Neila Gaimana, to ja nie wiem. I teraz właśnie sobie tutaj, że mam takie długie paznokcie, nie? To jest akurat plus tej sytuacji, bo sobie mogę rozfoliować ten komiks. Jak Wy o nim myślicie? Pewnie go znacie. Jeśli go nie znacie, no to teraz będziecie mieć okazję go poznać, bo Egmont Świat Komiksu właśnie go nam przywrócił. Black Label, DC Comics. Tłumaczenie, jejku, nie pamiętam już, ale czytałam to oczywiście po polsku swego czasu. Któż to nam to przetłumaczył? Przypomnijmy sobie. Bo to jest super ważne, wiecie, ci tłumacze komiksów, no bez nich byśmy daleko nie zajechali. Oczywiście, że pani Paulina Breiter, wspaniałe tłumaczenie zresztą, wspominam, jak mi to kolega na studiach pożyczał, bo nie miałam swoich. Jak poznawałam Sandmana, poznawałam ten świat i jak mnie to strasznie porwało swego czasu. I no na maksa się cieszę, że teraz mogę sobie to po prostu mieć też i korzystać z tego. Te tomy będą się na nowo ukazywały, to jest wielki powrót, tak jak mówię. I cóż, słowo sen ma wiele znaczeń, nie zapominajcie o tym. No nie wiem, jakoś tak jestem tym strasznie poruszona, że mogę sobie tutaj powąchać i w ogóle, nie wiem, otwieram to, a tutaj po prostu śmierć z każdego kadru się pojawia. Mam na myśli oczywiście Siostrę Snu. I tych wszystkich jego towarzyszy. Czekacie pewnie też na serial, nie? No bo ma serial niedługo się pokazać światu. Ja też na niego bardzo czekam. Chociaż też się zastanawiam, czy to jest w ogóle przekładalne na świat serialu. No, meandry adaptacji komiksów, prawda? Podziwiam strasznie Briana K. Vaughana i Fiona Staples, że oni stwierdzili, że saga, którą pewnie też znacie, albo której nie znacie, to polecam. Może kiedyś o niej też coś opowiem, że ona nigdy nie stanie się serialem ani filmem, bo to jest nieadaptowalne, no też sobie tego nie wyobrażam. No a akurat Sandman do nas niedługo dotrze. No przeżyjmy to jeszcze raz, że tak powiem. I bardzo dziękuję wydawnictwu Egmont, że mnie tutaj obdarowało tym cudem. To jest jednak duże przeżycie. No. Dajcie te rzeczy, po prostu te wszystkie sceny do mnie wracają. No nic, życzę wszystkim miłego dnia. Co prawda dzisiaj nie jest czwartek, tylko poniedziałek, ale w czwartek może też coś, a co się będziemy oszczędzać, nie? Pozdrawiam, to jest też ta kuchnia, tylko z innej trochę perspektywy. Dźwięk folii na koniec odcinka. Do zobaczenia, pa!